Studio designu, szkoła tańca, gabinet masażu, gabinet weterynaryjny, pracownia artystyczna czy zmiennofazowy magazyn ciepła i chłodu. To tylko niektóre z licznych projektów, które zaistniały dzięki pomocy zabrzańskiego biznesplanu. Z jednej strony pomaga na pewno w promocji swojego pomysłu, poszerzaniu zakresów tego pomysłu. A z drugiej strony no jest to też jakby pewnego rodzaju motywacja do tego, żeby działać, żeby rozwijać dalej się w dziedzinie, w której się działa, bądź rozwijać swoje pomysły. O tym, że wyobraźnia, ciężka praca i zaangażowanie przy wsparciu takich inicjatyw jak Zabrzański Biznesplan są receptą na sukces, może świadczyć fakt, że zdecydowana większość laureatów konkursu do dziś z powodzeniem prowadzi swoje biznesy. Wśród 26 laureatów, mówimy o osobach z pierwszych trzech miejsc i wyróżnionych. Trzy osoby w zeszłym roku zawiesiły ze względu na pandemię działalność gospodarczą, więc sukces konkursu jest znakomity, bo większość, czyli od 9 lat uczestnicy, laureaci konkursu prowadzą do dnia dzisiejszego działalności gospodarcze i doskonale prosperują i rozwijają się. Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości od lat wspiera i pomaga ludziom chcącym rozpocząć swoją przygodę z biznesem. Jedną z form zachęcania do spróbowania swoich sił jest właśnie konkurs Zabrzańskiego Biznesplan. Nigdy nie brałem udziału w tego typu konkursach dla młodych przedsiębiorców. Zdecydowałem się, udało się, wydawało mi się, że biznesplan po prostu to jest bardzo dobry początek, żeby zawrzeć w ramach to, co chciałbym zrobić w ciągu najbliższych lat. Nie spodziewałem się, że spotka się to z taką aprobatą ze strony całej kapituły, która oceniała ten konkurs. Swoich sił w konkursie może spróbować każdy, kto chce otworzyć własną działalność gospodarczą lub jest już mikroprzedsiębiorcą. Co więcej, osoba zgłaszająca się do konkursu nie musi mieszkać w Zabrzu. Musi za to zarejestrować swoją działalność na terenie miasta. Pomysł na własny biznes można zgłaszać do 31 grudnia. Formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie Urzędu Miasta w zakładce dla biznesu. Mamy trzy etapy, więc państwo składają ten wniosek do 31 grudnia. Drugi etap to jest sprawdzenie pod kątem formalnym i merytorycznym tego wniosku, a trzeci etap to są prace kapituły, wyłonienie laureatów i gala konkursu Zabrzański Biznesplan. Laureaci konkursu mogą liczyć na wsparcie finansowe oraz bogatą pulę nagród pomagających w prowadzeniu swojej działalności. Nagrody finansowe to na dzień dzisiejszy jest to około 50 tysięcy złotych, a rzeczowe to jest 150 tysięcy. W puli nagród rzeczowych znajduje się pomoc prawna, pomoc księgowa, kurs nauki języka obcego, są to lokale za złotówkę, są to różnego rodzaju vouchery, które partnerzy też sponsorują, więc naprawdę wiele cennych nagród. Nagrody to jednak nie jedyne, na co mogą liczyć laureaci konkursu. Słowa wsparcia od członków kapituły wskazującej właściwy kierunek działania, co okazało się w 2020 roku zbawienne, dlatego że na skutek tych dobrych rad, których mi nie szczędzono, okazało się, że zróżnicowanie zakresu mojej działalności, szeroka oferta, którą skonstruowałem, pozwoliła mi w miarę spokojną nogą przejść przez okres pandemii. Warto więc podążać za marzeniami i spróbować swoich sił w Zabrzańskim Biznesplanie. Ja się w ogóle nie spodziewałem, więc zachęcam wszystkich, którzy się również nie spodziewają. Myślę, że nie ma lepszej zachęty niż to, że każdy tak naprawdę może przyjść, spróbować i gratuluję oczywiście wszystkim uczestnikom i niech w 9. edycji wygra najlepszy.